Pod filmem dotyczącym pielęgnacji skóry naczyniowej, zaczerwienionej, gdzie powiedziałam o serum antyoksydacyjnym, o serum z witaminą C, o azeloglicynie, pojawiły się komentarze, czy takie składniki, czy takie kombinacje, tu szczególnie pod kątem serum z witaminą C, nawet w formie pochodnej, czy to nie spowoduje ognia na skórze, palenia na skórze. I myślę, że czas, żeby do naszej całej wiedzy spojrzenia na skórę naczyniową dołożyć sobie jeszcze skórę wrażliwą, bo paradoksalnie to jest zupełnie inna skóra. Większość z nas łączy skórę naczyniową i skórę wrażliwą jako jeden element. I bardzo często jest tak, że skóra mocno zaczerwieniona, mocno reagująca, jeżeli chodzi o naczyniowość, będzie również skórą łatwiejszą do podrażnienia, będzie skórą bardziej wrażliwą. Jednak z perspektywy przyczyny skóra wrażliwa ma zupełnie inną przyczynę, bo w przypadku skóry wrażliwej mamy układ odpornościowy skóry, odpowiedzialny za to, co się na skórze dzieje. To oznacza, że skóra naczyniowa może być wrażliwa, ale nie musi. Tak samo skóra wrażliwa nie zawsze będzie skórą naczyniową. Przez wiele, wiele lat wszyscy tak na dobrą sprawę w branży bronili się przed tą wrażliwością skóry. Nawet przez jakiś czas przez dermatologów było to traktowane jako wymysł marketingowy. Skóra wrażliwa, kosmetyki do skóry wrażliwej, w ogóle na co, po co. Z czasem, pamiętam jeszcze jak pracowałam w różnych firmach kosmetycznych, gdzie te produkty do skóry wrażliwej były wprowadzane na rynek, dermatolodzy zaczęli się wypowiadać o mechanizmie, który się dzieje w skórze, dlaczego skóra reaguje tak, a nie inaczej. I tak jak powiedziałam na początku, w grę wchodzi układ odpornościowy skóry. No to poznajmy trochę tego gościa, skoro układ to rodzaj męski. Poznajmy układ odpornościowy skóry, co on robi, dlaczego tak reaguje, dlaczego takie efekty my widzimy na skórze. Tak jak powiedziałam, skóra wrażliwa nie musi być skórą naczyniową, czyli ona wcale nie musi mieć zaczerwienionych policzków, może mieć lekko zaróżowiony koloryt, ale przede wszystkim ta jej wrażliwość wynika z reakcji na czynniki zewnętrzne, na kosmetyki i nie jest to tylko kwestia zaczerwienienia, czyli rozszerzenia naczyń krwionośnych, ale bardziej pieczenie, szczypanie, podrażnienie, nawet swędzenie, pojawiające się jakieś krostki, zmiany, które mogą przypominać pokrzywkę, czyli zupełnie inna odpowiedź jest skóry na składniki czy na czynniki zewnętrzne, które skórze dostarczamy. Może to być również reakcja od strony wewnętrznej, czyli może być reakcja pod wpływem jedzenia, które dostarczamy naszemu organizmowi. Wynika to, czyli reakcja skóry wynika z tego, że nie naczynia jako pierwsze reagują, tylko układ odpornościowy skóry. Faktycznie jakby moment tego pomieszania pomiędzy wrażliwą a naczyniową wynika z tego, że kiedy zareaguje układ odpornościowy, w efekcie, w długim okresie czasu będą reagowały również naczynia. Tylko teraz zastanawiając się, jakby poznając historię skóry, jesteśmy w stanie rozdzielić, czy my mamy tylko skórę wrażliwą, czy my mamy skórę naczyniową i wrażliwą, czy mamy tylko skórę naczyniową. Skóra wrażliwa, typowa skóra wrażliwa, taka już podchodząca pod alergiczną, czasami wydająca się, czy w ogóle będąca skórą atopową, z pojawiającym się atopowym zapaleniem skóry, czy gdzieś z historią z atopowym zapaleniem skóry, jest całkowicie powiązana z układem odpornościowym skóry. Wcale nie musi być skórą zaczerwienioną. Może być skórą o normalnym kolorycie, fakt, jest cieńsza, i jest delikatniejsza, ale ta jej delikatność wynika właśnie z układu odpornościowego. No to poznajmy układ odpornościowy skóry, jaka jest jego rola, na co on reaguje, dlaczego daje nam takie reakcje, a nie inne. Układ odpornościowy skóry to dość skomplikowany system, a wynika on, czy jego obecność w skórze wynika z podstawowej funkcji skóry. Skóra jest barierą ochronną. To jest po prostu powłoka mająca chronić nasze wnętrze
przed atakiem z zewnątrz, czy to będą bakterie, czy to będą wirusy, czy to będą alergeny, czy to będą hapteny, przed wszystkim tym ma nas skóra bronić i to jest jej podstawowa funkcja. Szczególnie na twarzy, tam gdzie skóra jest cieńsza, z samej budowy jest trochę delikatniejsza i jednocześnie przez nas dość mocno eksploatowana, szczególnie przez kobiety, makijaż, demakijaż, ta pielęgnacja, testowanie nowych produktów, kupowanie ciągłych nowości, czasami lepszych, czasami gorszych, to powoduje rzeczywiście, że ta wrażliwość łatwiej się nam potencjalnie może objawić. Układ odpornościowy skóry to cudowne, piękne połączenie i bardzo naprawdę zaawansowane połączenie i współpraca pomiędzy komórkami skóry, komórkami immunologicznymi, naszym mikrobiomem i jeszcze kilkoma innymi czynnikami, już o wszystkich tutaj nie będę mówić, te trzy mają największe znaczenie, po to, żeby właśnie zapewnić naszemu organizmowi ochronę. Dla nas z perspektywy skóry i pielęgnacji najbardziej interesujące są komórki Langerhansa, które znajdują się w naskórku i które są pierwszym kontaktem naszej skóry i układu odpornościowego, oczywiście bardziej układu odpornościowego, z czynnikami zewnętrznymi. Są jednocześnie pierwszym kontaktem i pierwszą odpowiedzią. Dzięki aktywności komórkom Langerhansa skóra reaguje na infekcje, na zranienia, na poparzenia słoneczne, czyli wszystko to, co się przedostaje, dostaje do naszej skóry i wywołuje, tak na dobrą sprawę, przerwanie ciągłości naszej skóry. W przypadku naskórka mówimy przede wszystkim o przerwaniu ciągłości naskórka, ale im głębsze zranienie, tym bardziej nasz układ odpornościowy będzie reagował, żeby nie dopuścić do zakażenia całego organizmu. Głębiej w skórze właściwej oczywiście są kolejne elementy układu odpornościowego, komórki dendryczne, komórki limfocyty, limfocyty T przede wszystkim, mastocyty. Wszystkie te komórki razem dają w konsekwencji odpowiedź immunologiczną naszego organizmu. Nie wiem, czy wiesz, znalazłam taką informację, że w skórze znajduje się 20 miliardów limfocytów T, więcej, znacznie więcej niż we krwi. Co oznacza, że ochrona skóry, obrona skóry, czyli układ immunologiczny skóry, ma tak na dobrą sprawę wyższy priorytet niż cała reszta układu odpornościowego. Bo to jest pierwsza bariera do pokonania przez wszystkie czynniki zewnętrzne, zanim wejdą one do naszego organizmu. Najłatwiej będzie Ci zrozumieć, jak wygląda reakcja układu odpornościowego w momencie, kiedy zobaczysz, poobserwujesz, co się dzieje z Twoją skórą, jeżeli się zranisz, albo jak wygląda reakcja Twojej skóry na poparzenia słoneczne. To prawie każdy z nas z autopsji zna. Posiadacze kotów bardzo często mają zranienia na skórze. Ci z Was, którzy mnie znają trochę lepiej z bliska, to wiedzą, że mój kot uwielbia moją prawą rękę i ciągle jestem podrapana. Natomiast jeżeli nie masz kota i miałeś to szczęście, że nigdy się nie zraniłeś, no to jestem prawie pewna, że poparzenie słoneczne się wydarzyło. Poparzenie słoneczne, czyli nasze zbyt długie leżenie, przebywanie na słońcu i w efekcie zaczerwieniona skóra. To już jest odpowiedź układu immunologicznego. Opalenizna paradoksalnie, trochę zejdę z tematu, ale chcę Ci pokazać cały mechanizm. Opalenizna pojawia się po około 3 dniach, do 72 godzin. Czyli różowa skóra, zaczerwieniona skóra, piekąca skóra, boląca skóra, tkliwa w dotyku, gdziekolwiek by to było, nogi, ciało, plecy, to jest reakcja obronna naszego organizmu. Krótko mówiąc, wewnątrz, w miejscu, gdzie została skóra poparzona, wytwarza się stan zapalny. Całego mechanizmu, w jaki sposób są produkowane komunikaty, cytokiny, interleukiny, jakby nie ma sensu, żebyś znał, to nie ma znaczenia. Dla Ciebie ważna jest informacja, że dochodzi w tym momencie w skórze do stanu zapalnego. Podobna jest reakcja skóry w momencie, kiedy dopada Cię wirus opryszki. To jest reakcja obronna organizmu na ten wirus. Czyli tak zwane popularne zimne, które wychodzi, jest reakcją obronną, stanem zapalnym na kontakt z danym wirusem. Podobna reakcja, jeżeli chodzi o cały mechanizm,
wydarza się, kiedy nasza skóra dostaje coś i do układu odpornościowego, czyli aż do komórek Langerhansa, dostaje się coś, co się nie powinno do tej skóry dostać. Prawdopodobnie jakiś składnik aktywny, to może być składnik zapachowy, to może być składnik aktywny, który jest za mocny w danym momencie dla skóry, jednocześnie przy zaburzonej barierze skórnej przeszedł sobie za głęboko, przeniknął do skóry mocniej albo został przeprowadzony, bo taka opcja też jest. Mamy w kosmetykach tak zwane promotory przenikania i reakcja naszego organizmu była bardzo prosta. Nie. Tego składnika nie powinno tutaj być. On się nie powinien dostać do tego miejsca. Komórki Langerhansa wyłapują, reagują, ale automatycznie też jest przekazywana informacja do limfocytów T i to one tak na dobrą sprawę zaczynają mocniej wydawać, można powiedzieć, polecenia, co się zadzieje ze skórą. Jeżeli składnik został uznany za niewłaściwy, jednocześnie został zapamiętany już kiedyś przez naszą skórę, bo limfocyty te w skórze mają zdolność zapamiętywania składników, które się nie powinny pojawić w skórze, czyli jakiegoś potencjalnego zagrożenia, to ta reakcja natychmiastowo przybiera obrót w postaci stanu zapalnego. Stąd może być zaczerwienienie, ale stąd może być również swędzenie, pieczenie, szczypanie, różnego rodzaju krostki, stany zapalne. I pewnie pojawiać się pytanie, czy automatycznie skóra wrażliwa to skóra alergiczna i czy to, że jesteś potencjalnie uczulona na jakieś składniki, determinuje wrażliwość twojej skóry? Powiem tak, na pewno alergie pokarmowe, wziewne, pojawiające się na twojej skórze wzmacniają proces wrażliwości skóry. Sprawiają, że taką skórę traktujemy z dużo większą atencją, z dużo większą ostrożnością, jeżeli chodzi o zmiany w pielęgnacji. Czy zawsze tak się dzieje? Nie. Ale jest tutaj dużo większe prawdopodobieństwo, bo to jest cały układ odpornościowy i jest ze sobą powiązany, jest skomunikowany. Miałam już do czynienia ze skórą, której właścicielka była uczulona na mango i eliminowałyśmy z pielęgnacji, sprawdzałyśmy składy pod kątem wyeliminowania masła z mango, które jest świetnym składnikiem natłuszczającym, nawilżającym, ale u niej na 100%, bo wie, że miała to sprawdzone, wystąpi reakcja alergiczna. Więc trzeba na to spojrzeć zawsze bardzo indywidualnie. Każda skóra, każdy układ odpornościowy jest mimo wszystko zupełnie indywidualną kwestią. Nie wiemy też, to powiedział dawno temu Paracelsus, że nie składnik czyni trucizny, a jego dawka. Może się okazać, że odrobina danego składnika w pielęgnacji skóry, gdzie mimo wszystko, pamiętajmy, jakby w założeniu pielęgnacja nasza domowa, w niewielkim stopniu powinna przenikać głęboko do skóry, a tym bardziej do układu krwionośnego naszego organizmu. To są nieliczne substancje, które są w stanie to zrobić. Więc jeżeli skóra dobrze funkcjonuje, czegoś takiego nie powinno być. Z drugiej strony wiemy, że w przypadku alergenów mamy dwa typy alergenów. Mamy alergeny, właściwie dwie cząsteczki. Mamy alergeny i mamy hapteny. Hapteny są mniejszą cząsteczką, która przenika przez barierę skóry, niezależnie od tego, czy bariera skóry funkcjonuje dobrze, czy źle. Więc to są bardzo indywidualne kwestie i niestety w dużej mierze oparte na doświadczeniu i na testowaniu tego, co skóra przyjmie, czego nie przyjmie. Jak sobie z nią poradzić, jak ją pielęgnować, jak z nią żyć? W zupełnie inny sposób, tak na dobrą sprawę. Ewidentnie nie wchodzi w grę częste zmienianie kosmetyków, nie wchodzi w grę częste eksperymentowanie. Nawet jeżeli klientka, która do mnie przychodzi, chce zmienić swoją pielęgnację, to produkty, które są dla niej ok, na które skóra nie reagowała, w pierwszej kolejności zostawiamy. Dodajemy sobie jeden nowy, sprawdzamy. Jeżeli to razem nam się zaczyna trzymać, dodajemy sobie kolejny.
Mam kilka takich skór, gdzie w tym momencie robimy kontrolę de facto po pół roku od wprowadzenia nowych składników i dopiero będziemy się zastanawiać, czy może zostawić ją jeszcze na kilka miesięcy, czy może zaryzykować i wprowadzić nowy składnik. Bardzo często to jest taki taniec, który przypomina krok do przodu, pół kroku do tyłu. Niemniej jednak można również do takiej skóry stopniowo, krok po kroku wprowadzać bardziej aktywne substancje, które będą nie tylko działały uspokajająco, ale również będą powodowały na przykład przyspieszoną odnowę skóry, czyli działanie przeciwzmarszczkowe, które będą rozjaśniały przebarwienia. To jest kwestia spojrzenia na każdy kosmetyk indywidualnie i na każdą pielęgnację indywidualnie. Co jest najważniejsze, o czym ty musisz pamiętać? Jak mantra powtórzę. Bariera hydrolipidowa, tak, bariera skóry, jak najbardziej. Dobrze odpowiedziałeś, jak już obejrzałeś kilka moich filmów, to wiesz, bariera skóry się pojawia wszędzie. Ona jest punktem wyjścia do tego, żeby skóra była szczelniejsza, żeby skóra lepiej funkcjonowała, żeby broniła się przynajmniej przed częścią składników, których nasza skóra nie potrzebuje. Drugi element to unikanie składników, które są ci niepotrzebne, co oznacza, że kosmetyki, których powinieneś używać, będą dość proste w składach. Im mniej składników aktywnych, tym lepiej. I też ta baza kosmetyku powinna być jak najmniej rozbudowana. Unikamy mocnych konserwantów, unikamy mocnych środków do mycia, unikamy składników zapachowych. Różnie wygląda sytuacja z filtrami, bo one też różnie będą się zachowywały ze skórą, więc wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest skóra, jak szybko ona się odbudowuje i na ile nam układ odpornościowy pozwoli wprowadzić nowe składniki. Wiem, że chciał, żebym podała konkretne produkty, którymi można pielęgnować skórę wrażliwą. Nie jest to wcale takie proste i takie oczywiste. Na pewno produkty, które są rekomendowane przeze mnie do odbudowy bariery hydrolipidowej, powinny się sprawdzić. I podkreślam, powinny, bo znowu, nie widząc Twojej skóry, nie znając jej historii, szczególnie przy alergiach, trudno jest powiedzieć na 100% tak, będzie ok. Bo jeżeli na przykład, podobnie jak jedna z moich klientek, masz uczulenie na mango i wybierzesz krem, który ma masło z mango w swoim składzie, no to istnieje ryzyko, że pojawi się reakcja alergiczna czy uwrażliwienie skóry. Więc tutaj bardzo dużo zależy indywidualnie od tego, jak skóra funkcjonuje. I dlatego bardzo ciężko jest powiedzieć jednoznacznie, że coś, co wydaje się powinno działać i być ok, bezpieczne dla danej skóry, będzie na 100% bezpieczne dla każdej z osób, która będzie oglądała ten film. Dlatego bardzo ogólne wskazówki. Jeżeli chcesz wiedzieć coś dokładniej, to napisz proszę w komentarzu, będę rozwijała już indywidualnie temat związany z pielęgnacją skóry wrażliwej. Mam nadzieję, że łatwiej Ci zrozumieć będzie swoją skórę, łatwiej na nią spojrzeć i znaleźć rozwiązania pielęgnacyjne. Jeżeli oczywiście uznasz, że potrzebujesz mojego wsparcia, to zapraszam jak zwykle na konsultację do współpracy. To jest dłuższa współpraca, to nie jest jednorazowa konsultacja, bo przy takiej skórze nie ma szans, żebyśmy za jednym zamachem i za pierwszym razem ustaliły pielęgnację czy w punkt, czy ustalili pielęgnację w punkt. Tutaj trochę jest testowania, ale łatwiej jest to zrobić, jeżeli ktoś Cię w tym wspiera. Także zapraszam serdecznie. Proszę oczywiście o lajki, suby i do następnego tematu. Tym razem będzie to z grubej rury, czyli trądzik różowaty. Do zobaczenia, cześć.